pierwszy weekend września 50 imprez w 50 godzin, czyli Warszawa jest trendy. Wśród nich dziecięca stolica pod Pałacem Kultury. Na scenie i przed nią spotkały się stołeczne instytucje kulturalne. Obok występów królowały wszelakie zajęcia plastyczne, tak ulubione przez najmłodszych. Wycinano, budowano, malowano i rzeźbiono. Dziś oferta ośrodków i domów kultury jest bardzo bogata. Pod pałacem mogły się znaleźć tylko niektóre propozycje.